Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest dzisiaj trochę od rana, mam problem z Wi-Fi, ale myślę, że nie będzie żadnych zakłóceń ze strony internetu. Jeśli nie daj Boże tak się stanie, to ponowię i coś tam spróbuję włączyć wewnętrzny internet telefonu. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj temat bardzo kontrowersyjny. Temat kontrowersyjny dla wielu. Nie każdy uważa tak samo, jak dzisiaj sobie powiemy biblijnie, kim albo czym jest Duch Święty. I rzeczywiście jest to kwestia nie taka prosta, dlatego że jak my, śmiertelnicy, fizyczni ludzie z fizycznym umysłem, możemy objąć swoim poznaniem w ogóle taką postać, jaką jest nasz Bóg. I chociaż wydaje się to nieosiągalne, to jednak powinniśmy pamiętać, że są rzeczy, jest prawda objawiona nam, fizycznym ludziom, którą możemy znaleźć w Słowie Bożym. A więc sam Bóg objawił samego siebie. Jeżeli rzeczywiście analizujesz całe Słowo Boże, to możesz się przekonać, czytając od początku Biblię, że Bóg stopniowo objawiał siebie swoim sługom. A więc na początku słudzy Boży nie wiedzieli, absolutnie nie mieli pojęcia, że Bóg ma syna, jakie Bóg ma zamierzenie co do przyjścia właśnie Jezusa Chrystusa. A pojęcie Ducha Świętego było zupełnie inne niż to, które mieli pierwsi chrześcijanie, prawda? Gdzie czytamy o darach Ducha, o działaniu Ducha, chociażby w Dziejach Apostolskich. Dlatego Bóg jest zawsze, pomimo swojej nieprzenikliwości dla nas jako fizycznych tworów, jest jednak bardzo blisko nas i o tym mówi w swoim słowie. Chce też, byśmy się zbliżali do Niego i chce też, byśmy Go poznawali. Jednakże problemem jest takim, że wiele osób posiada dzisiaj ciemne okulary, że się tak wyrażę, które są nakładane na ich oczy przez religię. To religia kształtuje poziom myślenia na temat Boga, na temat wierzeń, na temat zbawienia, na temat tego, komu oddawać cześć, jak oddawać cześć, jakimi obrządkami, i tak dalej, i tak dalej. Najważniejszą sprawą jest więc to, jeżeli wyszedłeś z jakiejkolwiek religii, bo miałeś jakiekolwiek wątpliwości, albo wciąż przebywasz w jakiejś religii, ale wahasz się co do jej nauk, najważniejsze jest to, by zdjąć okulary i za pośrednictwem właśnie tego, o którym będziemy dzisiaj mówić, Ducha Świętego, analizować Słowo Boże w każdej kwestii, która Ciebie dotyczy i interesuje, która jest ważna, która jest Boża, która prowadzi nas do zbawienia, która prowadzi nas do wiedzy o samym Bogu. Jak sobie w ogóle wyobrażasz Boga? Czy potrafisz sobie wyobrazić Boga? Oczywiście nie możemy absolutnie wyobrazić sobie Boga. Mamy wiele opisów Boga w Biblii, każdy praktycznie jest inny. I jest to bardzo poprawne, że do końca nie potrafimy zbadać, prawda, istoty Bożej. Na przykład Biblia mówi o tym, że Bóg nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką człowieka, ale że wręcz niebiosa niebios nie potrafią pomieścić samego Boga, Jego chwały. Te wyrażenia wskazują nam na to, że Bóg nie mieszka we wszystkim tym, co stworzył. Więc jeżeli w tym momencie myślisz o nie tylko Ziemi, ale teraz o wszechświecie, to Bóg tam nie mieszka. Jest to wszystko, co Bóg jedynie stworzył. Mamy cztery wymiary. Nie wiem, czy wiesz, że czas jest również wymiarem. Mamy więc długość, szerokość, wysokość oraz czas. Czas jest tylko wymiarem. Jest wymiarem dlatego, że został stworzony. Został stworzony przez Boga. I w tym momencie, jeżeli się zastanowisz nad tym w ogóle, jak zbadać istotę, potęgę, wielkość Boga, nie potrafisz nawet sobie wyobrazić to, że Bóg nie ma początku. Czy potrafisz sobie teraz objąć to swoim umysłem, że Bóg nie ma początku? Zawsze istniał. Nie było momentu, kiedy powstał Bóg. Nie było momentu, kiedy
Po prostu Bóg jakokolwiek się pojawił. Bóg istnieje od zawsze. Jest tak dlatego, że twórcą czasu jest stworzycielem czasu i twórcą czasu jest właśnie Bóg. Wcześniej czasu nie było. Dlatego Bóg nie podlega w żadnym stopniu czasowi. Jeżeli więc tak mówimy, że wszechświat, niebo nie potrafią pomieścić Boga, że Bóg jest ponad tym wszystkim, bo to stworzył, nie stworzył to jako mieszkanie dla siebie, tak, ale to mieszkanie zawsze posiadał, no to jeżeli mówimy teraz o sytuacji, rozpoczniemy tu Jezusa Chrystusa, no to gdzie przebywał Jezus Chrystus? Kim jest Jezus Chrystus? Tu króciutko wspomnę o tym, dlaczego o tym mówię, bo ten dzisiejszy live ma numer 110 i jak się przekonacie, czy już przekonaliście, wiele głoszę o Jezusie Chrystusie, przede wszystkim o Jego boskości, o jedności, jeśli chodzi o zbawienie, które jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie, nie w religii, nie w obrządkach, nie w chodzeniu do kościoła, nabożeństwa, ale jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie, ponad wszystkim, ponad wszystkimi. A więc, gdy mówimy o Jezusie Chrystusie, wystarczy, że przeczytamy sobie chociażby pierwszy rozdział Ewangelii Jana i pierwszy rozdział Hebrajczyków, by się dowiedzieć, że Bóg objawia nam wiedzę na temat swojego Syna, że to Syn jest twórcą wszystkiego. Nic nie powstało bez Jezusa Chrystusa. To On, według Hebrajczyków pierwszego rozdziału, gdzie sam Bóg Ojciec mówi do Niego, że Ty, Panie, stworzyłeś niebiosa i ziemię. Jeżeli Chrystus jest twórcą wszystkiego, to jest twórcą zarówno rzeczy nieożywionych, a więc całego wszechświata, planet, porządku we wszechświecie, ale jest twórcą również aniołów, jest twórcą również ziemi, jest twórcą wszelkiego życia, które jest na ziemi. Jeżeli więc Chrystus jest twórcą wszystkiego, jest też twórcą czasu. Czy sobie to uświadamia, że Chrystus jest twórcą czasu? Jak powiedzieliśmy sobie, Bóg, Ojciec nie ma początku, jest w wieczności. Tam nie ma czasu. Czas został stworzony po czy poniżej Boga. Bóg wciąż nie znajduje się w czasie, go czas w żaden sposób nie ogranicza. Chrystus więc jest twórcą czasu, jest twórcą wszystkiego, co istnieje. Jeżeli Chrystus jest twórcą wszystkiego, co istnieje, a w tym czasu, to znaczy to jedno, że Chrystus, tak samo jak Bóg Ojciec, nie ma początku. Nie ma początku, dlatego że czas, wszystko oprócz Boga i w tym, jak mówimy sobie teraz, Jezusa Chrystusa, nie ma początku, ale wszystko inne ma początek w tym czas. Czas ma swój początek. Nie będzie miał końca, ale ma swój początek. Od momentu stwarzania zaczął istnieć czas. Jeżeli wcześniej czasu nie było, Chrystus nie ma początku. To mówię specjalnie jako dodatek kolejny do moich nauczeń na temat boskości Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus nie ma początku. Jeżeli Chrystus nie ma początku, a wcześniej nie było nic stworzone, a więc nie było żadnego anioła, zostaje nam jedyna alternatywa, że Jezus Chrystus jest częścią Boga. Jest w pełni Bogiem. Każdy, kto, czy osoba, która stworzyła niebiosa, stworzyła aniołów, stworzyła ziemię i wszystko, co na niej, jest nikim innym jak Bogiem. Stworzyciel jest Bogiem. Jeżeli ktoś mówi, że Bóg wszystko stworzył za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, taka jest prawda. Dlatego, że w stworzeniu brał udział zarówno Bóg Ojciec, Jezus Chrystus, jak i Duch Święty. Nie ma momentu, w którym oni nie działają razem. Słowo Elohim hebrajskie nie oznacza Bóg, ale jest w liczbie mnogiej. Jeżeli ktoś nie wie, zachęcam, by sobie to sprawdzić. Pomimo tego, że mamy jednak Boga Ojca, Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, nie mówimy o trzech Bogach. Nie mamy i nie służymy trzem Bogom. Służymy jednemu osobowemu Bogu. Ale tak samo jak nie możemy stwierdzić i całkowicie pojąć chociażby tego, że Bóg nie ma początku, tak samo nie możemy do końca stwierdzić, jak to rzeczywiście wygląda. Że jest Ojciec, jest Syn i jest Duch Święty, ale nie ma trzech Bogów, ale jest jeden Bóg. Jestem pewien, że kiedyś to pojmiemy, jeżeli rzeczywiście spodziewamy się tego, że przyjdzie po nas Pan i nas zabierze.
Czytamy o tym chociażby w słowach apostoła Pawła, że teraz tylko widzimy cząstkowo, nasza wiedza jest cząstkowa, ale gdy zobaczymy twarzą w twarz, wszystko wtedy będzie jasne. Bóg wyraża się i działa w sposób trojaki. I nie musisz się z tym zgodzić teraz, i do tego chcę jak gdyby nawiązać też na początku, że to cokolwiek powiem teraz o Duchu Świętym, rozumie ludzi, którzy wyszli z religii, ja też byłem świadkiem Jehowy przez 40 lat i rozumie, jak trudno jest pojąć, już nie mówię o innych kwestiach, ale kwestie Ducha Świętego. Jest to bardzo, bardzo, bardzo trudne dla osoby, która całe życie wierzyła, że Duch Święty jest jedynie energią na zasadzie prądu, fali energetycznej. Takiej osobie jest bardzo trudno pojąć, w ogóle ogarnąć, by nadać jakiekolwiek cechy osobowe tejże energii, której myślał i został nauczony, że jest to tylko energia. Dla mnie w momencie mojego nowonarodzenia, bo wcześniej absolutnie nie byłem w stanie pogodzić się w moim umyśle, w moim sercu z tym, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Wciąż stawały mi wersety biblijne, modlitwa Jezusa, do kogo się modlił, skoro jest Bogiem, albo mówił, że mój ojciec jest większy niż ja. Nie potrafiłem tych rzeczy pojąć i przyjąć, biorąc pod uwagę te i podobne wersety biblijne. Jednakże w momencie mojego nowego narodzenia, to Duch Święty, właśnie ten, o kim będziemy dzisiaj mówić, w jednym dniu zmienił to w moim umyśle, że te wszystkie wersety biblijne, o których teraz chociażby wspomniałem i wiele, wiele innych, zaczęły mnie przekonywać co do tego, że Chrystus musi być tylko i wyłącznie Bogiem. Dlatego dalej, pomimo tego, że w jeden dzień potrafiłem przez ducha zrozumieć, kim jest Jezus Chrystus i do dzisiaj o tym głoszę, z przekonania, z ducha, to jednak tożsamość Ducha Świętego dla mnie była niezrozumiała. Nie potrafiłem długi czas przyjąć tego, że Duch Święty nie jest tylko energią bezosobową, po prostu mocą Bożą. Nie potrafiłem, nie chciałem, nie byłem w stanie tego zaakceptować. Traktowałem jak gdyby pozycję Ducha Świętego i naukę Trójcy jako coś bałwochwalczego, pogańskiego, że mamy przecież w różnych naukach i religiach triady, prawda, chociażby egipskie, Izyda, Horus, Set. Wszędzie myślałem, że jest to jedynie domieszka szatańskich nauk i to samo wkradło się w Kościół katolicki Trójca, a inni to przyjęli i tak dalej. Była to bardzo trudna kwestia. Dzisiaj wiem, że jest wręcz odwrotnie, że szatan zawsze próbuje małpować Boga, zawsze żądał władzy, zawsze podszywał się pod Boga, zawsze chciał to, co ma ojciec, tak? Jeżeli rzeczywiście nie byłoby czegoś takiego jak Ojciec, Syn i Duch Święty, szatan by tego nie małpował, a w ten sposób szatan próbuje się te nauki, które są jak gdyby prawdziwe o naszym Bogu, próbuje zmałpować. Wystarczy chociażby powiedzieć o proroctwach z objawienia, o smoku, bestii i fałszywym proroku. Mamy znowu tak zwaną szatańską trójcę, coś, co próbuje małpować sam szatan. Dlatego długi czas zajęło to dla mnie, by rzeczywiście duchem rozeznać to, kim jest Duch Święty. Uwierzcie mi to, że jeżeli tego nie doświadczyliście, że jedynie analiza głęboka Pisma Świętego, jedynie bliski kontakt z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, bliski kontakt z Duchem Świętym, codzienne oddanie się i codzienne trwanie przy Jezusie Chrystusie pomaga nam analizować dopiero w tym momencie sprawy duchowe. Jeżeli rzeczywiście nie ma i nie było w naszym życiu odrodzenia się w Duchu Świętym, to wtedy dopiero działa, jak gdyby Duch Święty na nas rezonuje z tym nowym duchem. Jeżeli tego nie ma, jeżeli rzeczywiście Bóg jest tam jakimś dodatkiem, którym się interesujemy, dodajemy do naszego życia, to nigdy tak naprawdę nie zgłębimy samego Boga, wszelkich zagadnień biblijnych. Nasza droga nigdy nie będzie i przynależność Chrystusową. Dlatego, że osoba, która narodziła się ponownie wcześniej,
W jej sercu Bóg dostrzegł skruchę, pokutę, a przede wszystkim gotowość i świadomość tego, że w tym momencie ta osoba oddaje się na całe życie Jezusowi Chrystusowi. Czy był w Twoim życiu taki moment, że uświadomiłeś sobie, że jeżeli chcesz iść drogą Chrystusową, to nie ma innej drogi, nie ma innej rady, niż oddać Mu od tego momentu całe swoje życie. Nie żyjesz już dla siebie, nie ma już Ciebie, ale jest Jezus Chrystus. Czy sobie to uświadamiasz? Jeżeli dzisiaj przyszedłby Chrystus i weźmie swoich braci i siostry z sobą, czy masz tą świadomość, że nie ma już powrotu do starego życia? Będziemy już na zawsze z Panem. A więc w momencie, i każdy, kto się nowo narodził, ma tą świadomość, że on, zanim to się stało, oddał swoje życie Chrystusowi na wieki. Na wieki, z tego nie ma powrotu. Jeżeli w Twoim umyśle, w Twoim wnętrzu, w Twoim sercu jest to zrozumienie, wtedy narodzi się z Ducha Świętego. Wtedy dopiero te prawdy zaczną na Ciebie działać. I rzeczywiście tak było, że nawet nie zajmowałem się zgłębianiem Ducha Świętego. Gdzieś to tam zostawiłem i te myśli po czasie same w innych tematach zaczęły wychodzić. Moje poznanie na temat Ducha Świętego zaczęło wzrastać. I moje poznanie moim wnętrzem dopiero przekonało mnie do tego, kim On jest. To jest tak, jak zobaczyć swoje odbicie po raz pierwszy raz. Tak samo jest z prawdą, którą objawia nam Duch Święty. Wtedy już nie ma żadnych wątpliwości. Wtedy po prostu wiemy swoim wnętrzem. Duch Święty, jeżeli ktoś narodził się ponownie, nie działa z zewnątrz. On działa z wewnątrz. Dlatego z środka Ciebie ta wiedza powstanie. Dlatego cokolwiek dzisiaj usłyszysz, jeżeli wciąż będziesz miał wątpliwości, jeżeli wciąż będziesz uważał inaczej, niech tak zostanie. Niech tak zostanie. To Duch Święty ma Ciebie wewnętrznie przekonać do czegokolwiek. Jeżeli jakikolwiek człowiek coś Ci powie i Ty to przyjmiesz, ale nie sercem, nie do końca będziesz miał wątpliwości, ale powiesz, no dobrze, tak to musi być. Nie jest to z Ducha, nie będzie to z Ducha. Musi dojść do momentu, kiedy Duch Ci te sprawy objawi. No więc właśnie, Duch Święty, jak zgłębić teraz Ducha Świętego? No najlepiej znowu, tak jak powiedziałem na wstępie, przeanalizować Biblię. I dzisiaj ten materiał jest zaledwie wstępem, jest to pierwsza część, zaledwie wstępem do biblijnych opisów Ducha Świętego jako kogoś, a nie coś, co ma świadomość. Będziemy między innymi mówić o czymś takim jak robot, sztuczna inteligencja w jakiejś swojej zaawansowanej strukturze może rzeczywiście imitować myślenie, podejmowanie decyzji, działanie, ale jest to tylko imitacja. Żaden robot nie ma świadomości. Świadomość jego jest jedynie sztuczną inteligencją, jest czymś zaprogramowanym. Jak się dowiemy o Duchu Świętym, on sam decyduje, on sam czuje, on sam ma emocje, on sam mówi, on sam robi wiele rzeczy, które pokazują nam osobowość, a nie bezosobowość Ducha. Bo jeżeli powiesz, i o tym też będziemy mówić, że przecież Duch Święty jest Duchem, nie jest osobą, to pamiętaj, że Bóg, nasz Ojciec, jest Duchem. Czy to oznacza, że nasz Bóg nie jest w ogóle osobą? Tak samo, jeżeli chodzi o Ducha Świętego. To, że działa On w wielu i na wielu i w bardzo szerokim zakresie, wcale nie oznacza, że jest osobą, ale wręcz przeświadcza nas o tym, że jest jedynie taki i potrafi tak działać, dlatego że jest Bogiem. Ale przejdźmy już do Słowa Bożego, moi drodzy. A więc Duch Święty, czynna siła Boża, czy pełnoosobowy, silny Bóg? Tak jak wspomniałem, problemem na początku osób, które wychodzą z religii, gdzie były nauczane inaczej, jest w ogóle problem Chrystusa jako Boga. Jeżeli tak jak już powiedziałem, to zostanie Wam objawione, przychodzi jeszcze większy problem. Co zrobić z Duchem Świętym? Jak ustrzec się zwiedzenia, jak ustrzec się jakichś fałszywych nauk, fałszywego spojrzenia na Ducha Świętego? No właśnie tak jak powiedziałem, zdejmując okulary naszej religii.
Jeżeli byłeś uczony czegokolwiek przez większość swojego życia, religijnych rzeczy czy jakichkolwiek innych rzeczy, jeżeli ktokolwiek przyjdzie do ciebie i powie ci, że jest inaczej, nazwiesz go głupcem, prawda? Gdyż tak zostałeś wychowany. To jest częścią ciebie, ta nauka, jeżeli jakakolwiek została ci wpajana w twój umysł, będziesz uważał to za fakt. Tak samo jest z Duchem Świętym. Pamiętaj o tym, jeżeli się teraz zastanawiasz rzeczywiście nad tematem Ducha Świętego, czy to, co o nim myślisz, jest rzeczywiście nauką biblijną, czy jest to jedynie narzucaniem pewnego poglądu religijnego. Na początku zobaczmy do Efezjan 4 rozdziału 30 wersetu. Będziemy sobie analizować szereg wersetów, by rzeczywiście zobaczyć, że Duch Święty posiada świadomość, że nie jest energią, tak wysyłany prąd z elektrowni, prawda, który coś pobudza do życia, na coś oddziałuje, ale jest po prostu czymś bezosobowym, jest jedynie przepływem jakiejś energii od źródła, prawda, od elektrowni. Będziemy się dowiadywać, analizować to, że Duch Święty jest poza tym, który go wysyła, w tym sensie, że sam decyduje. Ktoś go wysyła, ale on działa samodzielnie. Nie jest to więc bezosobowa czy bezmyślna energia, jakaś fala, prąd, elektryczność, ale jest to coś, a właściwie ktoś, kto decyduje o tym, jak działa po tym, gdy został wysłany. Efezjan 4, rozdział 30, werset. I nie zasmucajcie Ducha Świętego Boga, który was opatrzył swoją pieczęcią na dzień odkupienia. Nie zasmucać Ducha Świętego. Czy zastanawiałeś się w ogóle kiedykolwiek, dlaczego Biblia, jeżeli wierzysz, że Duch Święty jest tylko energią, jest tylko mocą, czy czynną siłą Bożą, czy zastanawiałeś się w ogóle nad tym, dlaczego w Biblii znajdujemy sformułowanie Duch Święty? Czy Bóg nie przewidziałby tego, że rzeczywiście może powstać tutaj jakaś mylna nauka, jeżeli chodzi o Ducha Świętego, gdy tak rzeczywiście go nazwie w Biblii? Czy nie warto by było powiedzieć, jeżeli nie mówilibyśmy o sobie jako Duchu Świętym, że Bóg czyni coś, Bóg swoją mocą zrobił to, a tamto, Bóg czyni, Bóg daje siłę, Bóg daje dary, Bóg robi to i tamto, Bóg uzdrawia mocą Boga, ktoś uzdrowił mocą Boga, ktoś prorokował mocą Boga, ktoś mówił językami. Dlaczego zostało dane coś tak mylnego, by nas zwieść, jak Duch Święty? A tym bardziej określenia typu Efezjan 4:30. Nie zasmucajcie Ducha Świętego. Jeżeli Duch Święty byłby jedynie energią, jedynie tą falą mocy Bożej, czy nie przeczytalibyśmy w tym momencie, by nie zasmucać Boga w Jego działaniu? Jeżeli czytasz, że nie zasmucać Ducha Świętego, o czym to świadczy? No o tym, jak to brzmi, że możemy zasmucić Ducha Świętego. A nie można zasmucić kogoś, kto nie myśli, kto nie ma świadomości, kto nie jest osobą. Podam ci to w dwóch przykładach. Przykład ogrodnika i kwiatów w ogrodzie. No może wciąż o kwiatach mówiąc są one żywe, ale nie mają świadomości. A więc jeżeli ja zadepczę te kwiaty, to kogo zasmucę, gdy ktoś to zobaczy? Zasmucę te kwiaty, że je zdeptałem? Czy zasmucę ogrodnika, który je kochał, który je stworzył, który je zasadził? No nie mogę zasmucić kwiatów, gdyż one nie mają świadomości. Mogę zasmucić jednak tego, do którego te kwiaty należą, a więc ogrodnika. Jeżeli zaczniesz kraść prąd, podłączy się do skrzynki swojego sąsiada i zaczniesz mu kraść prąd. Czy w tym momencie, jak sobie uświadomi to ten sąsiad, a na przykład bardzo cię lubiał, czy zasmucisz tą energię, że ją kradłeś, czy zasmucisz swojego sąsiada, gdy on się dowie, że kradłeś jego energię? Musimy więc dostrzec, że określenia dotyczące jakiekolwiek, osobowo dotyczące Ducha Świętego nie miałyby sensu, gdybyśmy rzeczywiście mówili o bezosobowej, bezmyślnej, czystej energii Bożej. Jeżeli czytamy, nie zasmucajcie Ducha Świętego, znaczy to, że można Go zasmucić, dlatego że jest On osobowym Bogiem. Jest po prostu Bogiem. Jeżeli myślisz wciąż,
że jest to bałwochwalstwo, bluźnierstwo. Najczęściej myślę w taki sposób i sam się zastanawiam nad tym, że przecież jak byłem świadkiem Jehowy, wszyscy świadkowie Jehowy uważają przecież Ducha Świętego jako moc Bożą, a więc od Boga. Nie jest ona od żadnego anioła, nie jest ona szatańska, jest ona jak najbardziej Boża. Więc uważają to jako Boga w działaniu, tak? Bóg działa, objawia się to Jego Duchem Świętym, mocą. Jedyny więc problem w tym jest, i w czym jak gdyby widzą bałwochwalstwo, zwiedzenie, błąd, jest dodanie formy osobowej Duchowi Świętemu. Jedynie z tego już się wycofują, mówią, to jest kłamstwo, to jest, tego nie mogę przyjąć. Trzeba się nad tym zastanowić, że wciąż, nawet jeżeli uważasz, że Duch Święty jest tylko czynną siłą Bożą, jest to wciąż Bóg w działaniu. Zastanów się teraz nad tym. Jeżeli ktoś mówi o tym, że Duch Święty jest Bogiem, w żaden sposób nie grzeszy, że jest to Bóg w działaniu. To wyrażenie tutaj w Efezjan 4 rozdziale 30 wersecie, by nie zasmucać Ducha Świętego, oznacza dokładnie w formie słowa użytego w Grece, dokładnie kogoś, kto doznaje smutku na wskutek tego, co widzi. Czy to rozumiemy? A więc Duch Święty przygląda się czemuś, co ktoś czyni i na wskutek tego, co widzi, doznał zasmucenia. To oznacza słowo greckie, które zostało tutaj przetłumaczone na to, by nie zasmucać Ducha Świętego. Ktoś to obserwuje i doznaje smutku na skutek tego, co robi inna osoba. Zobaczmy dalej. Jak wiemy dobrze, Bóg jest twórcą prawa. Jeżeli zanim przyszedł Jezus Chrystus, było prawo, które trzeba było przestrzegać. Więc było to prawo Boże, którego złamanie przez grzech rzutowało i biło prosto w Boga, prawda? Ale okazuje się, że zarówno taki grzech może być wybaczony tym czasem, czy tym bardziej dzisiaj, jeżeli zrobisz coś przeciwko Bogu, jeżeli zrobisz coś przeciwko Jezusowi Chrystusowi, ale nie będzie wybaczony, jeśli... Zobaczmy, Mateusza 12 rozdział. Mateusza 12 rozdział, wersety 31-32. Dlatego wam powiadam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone. No ale bluźnierstwo przeciwko komu? No zbluźnić można jedynie przeciwko Bogu. Jeżeli On ma to odpuścić, no to powiedzmy, że każde grzech i bluźnierstwo przeciwko Bogu, tak, będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, a więc mamy Boga, przeciwko Bogu zbluźnić, przeciwko Synowi, czyli Chrystusowi zbluźnić, będzie mu odpuszczone. Lecz jeśli powie przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Jeżeli rzeczywiście Duch Święty jest tylko mocą Bożą, to jeżeli bluźnimy Duchowi Świętemu, no nie ma to sensu, bo musielibyśmy powiedzieć, jaki sens jest w tym, by umieścić określenia, że mogę zbluźnić przeciwko Bogu Ojcu, mogę zbluźnić przeciwko Synowi Jezusowi, ale nie mogę zbluźnić przeciwko Duchowi Świętemu. Jest to bez sensu, jeżeli rzeczywiście działanie Ducha Świętego jest działaniem Boga Ojca tylko i wyłącznie, to ta wypowiedź nie miałaby sensu. Widzimy tutaj rzeczywiste działanie Ducha Świętego i sprzeciwienie się działaniu temu Duchowi Świętemu, a nie bezpośrednio Bogu Ojcu. Czy widzisz tutaj to rozdzielenie? Duch Święty działa w pewien sposób i możesz przeciwko Niemu zgrzeszyć i zbluźnić i z tego nie ma wybaczenia. Czy to widzimy? Czy to dostrzegamy? Dzieje apostolskie, 5 rozdział. Bardzo poważna rzecz, śmiertelna rzecz. Wystąpienia przeciwko Duchowi Świętemu. Więc dzieje 5 rozdział, wersety 3, 4 i 9. Zobaczmy. Piotr zaś powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan zawładnął tobą?
usiłowałeś oszukać Ducha Świętego. Czy czytamy, że Ananiasz próbował oszukać Boga? Czy Pana zborów, Jezusa Chrystusa i Jego działania? Czytamy, usiłowałeś oszukać Ducha Świętego. Jak możesz oszukać energię? Jak możesz oszukać prąd, falę energetyczną? Czy taka wypowiedź ma w ogóle sens? Usiłowałeś oszukać Ducha Świętego, zatrzymując część zapłaty za posiadłość. Czyż nie twoją własnością była posiadłość i czyż nie twoje były pieniądze z jej sprzedaży? Czemu w sercu twoim zrodziła się myśl o tym czynie? Nie ludzi oszukałeś, lecz Boga. Zobaczmy. Usiłowałeś oszukać Ducha Świętego? Nie ludzi oszukałeś, lecz Boga. Kim więc jest Duch Święty? Według tych słów. Wniosek jest bardzo prosty. Werset 9. Piotr zaś do niej. Czemuś zmówiliście się, by wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Oto w drzwiach ci, którzy wynieśli i pochowali męża Twego, wyniosą też Ciebie. Wystawić na próbę Ducha Pańskiego. Wystawiać na próbę Ducha Świętego w greckim oznacza to słowo kusić albo testować. Próbować pod to jak człowieka na przykład byśmy kusili jakąś pokusą. W jaki sposób można wystawiać na próbę Ducha Świętego, jeżeli nie jest on osobą? Czyli inaczej testować jego cierpliwość, jego, rozumiecie, to, że mogę przeciwko niemu zgrzeszyć, bo przecież to nic nie jest, to jest jakaś tam właśnie energia. Bardzo wyraźnie tutaj zostało powiedziane przez Piotra, że próbowali oszukać, próbowali kusić, testować samego Ducha Świętego. Czyli innymi słowy, apostoł Piotr mówi, że wiecie przecież, że Duch Święty jest Bogiem i nie da się go oszukać, nie da się go kusić, nie da się go wystawić na próbę, bo on myśli, bo on ma świadomość, co wyście sobie myśleli. Czyż nie takie znaczenie mają słowa Piotra? Jak mogliście wystawić na próbę oszukać Ducha Świętego? Nie ludzi przecież oszukujecie, ale Boga. Prawda? Zastanówcie się nad tymi słowami. Jeżeli macie rzeczywiście problem w tym, kim jest Duch Święty. Zobaczmy dalej. Przykład Szczepana, Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, werset 51. Ludzie twardego karku, nieczułych serc i głuchych uszu, zawsze opieraliście się Duchowi Świętemu, zarówno wy, jak i ojcowie wasi. Opieraliście się, sprzeciwialiście się Duchowi Świętemu, który działa, który ma świadomość, który decyduje o tym, w jaki sposób działa i potrafi zobaczyć, czy ktoś go wystawia na próbę, czy ktoś go słucha, czy ktoś grzeszy przeciwko niemu. A więc zastanówmy się, według Biblii, przeciwko Świętemu Duchowi można, czy Ducha Świętego można zasmucić, można go oszukać, wciąż mówimy o Duchu Świętym, nie mówimy o Bogu Ojcu, nie mówimy o Jezusie Chrystusie, mówimy o Duchu Świętym. Widzimy, że w tym wszystkim jest świadomość, w tym wszystkim jest osobowość. Bo jeszcze raz, Ducha Świętego można zasmucić, można go oszukać, można go wystawić na próbę, można mówić i zgrzeszyć przeciwko niemu, można mu zbluźnić. Nie jako idei, nie jako mocy, nie jako energii, ale jako konkretnej osobie. Dlatego, że nie możesz tych wszystkich czynników zrobić bez osobowej siły. Prawda? Musi to coś, a właściwie ten ktoś mieć świadomość, byś go zasmucił, byś go oszukał, byś go wystawił na próbę, byś mógł mówić i zgrzeszyć przeciwko niemu, albo zbluźnić. Hebrajczyków, 10 rozdział, 29 werset. Hebrajczyków 10:29 czytamy tak. Jak myślicie, o ileż większej kary
Wart jest ten, kto zdeptał Syna Bożego. Zastanówmy się teraz nad słowami wszystkimi, które są wymienione w tym wersecie. Jak myślicie, o ileż większej kary wart jest ten, kto zdeptał Syna Bożego i poczytał za rzecz bezwartościową krew przymierza, przez którą został uświęcony i odniósł się ze wzgardą do ducha miłości. Zobaczmy. Zachowanie obelżywie przeciwko Duchowi Świętemu. Zobaczmy, jest tutaj podobna struktura gramatyczna jak w przypadku grzechu, tam w słowach, które mówiły o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. A więc pierwsza rzecz, można podeptać, czytamy, Syna Bożego, a więc mamy mowę o sobie, tak? Można podeptać Syna Bożego. Drugi czynnik, zbezcześcić krew przymierza, więc bardzo wyraźnie widać, że określenia słowne, nawet wyrażone tutaj, mówią o czymś nieosobowym, tak? Zbezcześcić krew przymierza i znowu osobowo w trzecim punkcie obelżywie zachować się wobec ducha łaski. Znowu osobowo, tak? W ten sam sposób tutaj to widzimy. To tak, jeżeli chodzi o te obelżywie zachować się wobec Ducha Świętego, to tak jakbyśmy stanęli naprzeciw jakiejś osoby, zaczęli przeciwko niej właśnie obelżywie mówić, no i ona jako osoba to odbiera jako coś obraźliwego, tak? Obelżywie mówić, zachować się przeciwko możemy tylko komuś. Nie możesz się obelżywie wyrazić i zachować w stosunku do prądu, do wiatru, prawda? Nie ma to sensu, gdyż nie jest to osoba, jest to coś bezosobowego. Obelżywie możesz się wypowiedzieć, zachować tylko przeciwko osobie. Czy się z tym zgodzisz? Osoba, jeżeli mówiłem znowu o Duchu Świętym, bo trudno ci jest gdzieś tam sobie wyobrazić to jako osobę, no to osoba jest kimś, kto decyduje według własnego planu czy też idei i ma swobodę własnego, osobistego, świadomego działania. O sobie mówimy wtedy, gdy ktoś jest świadomy swoich uczynków, swoich zachowań, swojego istnienia, swojego działania, że robi to sam. Tak? I tutaj ten przykład, o którym powiedziałem na początku, przykład robota. Może rzeczywiście robot imitować inteligencję albo myślenie, ale nigdy nie będzie świadomy. Jego tak zwana inteligencja i myślenie jest tylko w obrębie zaprogramowania. Jego program imituje myślenie, ale nie wyjdzie, nie wyskoczy poza to zaprogramowanie, dlatego że nie ma świadomości. A jego tak zwane myślenie kończy się na końcówce oprogramowania, do którego jak gdyby limit tego robota się odnosi, prawda? A więc nie jest świadomy taki robot podejmowania decyzji, ale zaprogramowany do pewnych decyzji w obrębie programu albo zaprogramowania. Jednakże Duch Święty jest osobą, dlatego że ma swobodę świadomego działania. Nie jest siłą destrukcyjną, którą Bóg musi cały czas ujarzmiać i dozować jak gdyby ilość i robić to, robi wszystko Bóg, ale jeśli czytamy o tej świadomości, o tym działaniu, zasmuceniu wszystkim innym bezpośrednio w odniesieniu do Ducha Świętego, a jest to wszystko osobowe. Dalej słowa Jezusa Chrystusa, tak ważne, z Ewangelii Jana, 14 rozdział. Bardzo was wszystkich zachęcam do śledzenia tych słów. Ja w ogóle po tym live'ie w komentarzu, jak zawsze, zapiszę wam wszystkie wersety, byście mogli jeszcze do nich wrócić. 14 rozdział Ewangelii Jana, a 26 werset. Pocieszyciel zaś Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałam. Przyjrzyjmy się znowu tym słowom. Pocieszyciel, mowa o Duchu Świętym, tak?
którego Ojciec pośle w moim imieniu, i teraz nauczy was wszystkiego, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Czy znowu widzimy działanie nieosobowe Ducha Świętego? Czy jest to ktoś posłany od Ojca, ale w moim Chrystusa imieniu i On was wszystkiego nauczy i przypomni jako pocieszyciel, prawda? Znowu mamy całkowicie opisy osobowe. Osoby, która przyjdzie po Jezusie Chrystusie. Chrystus powiedział, że musi odejść, bo inaczej nie przyszedłby pocieszyciel. Prawda? W innych słowach powiedział, że Duch Święty weźmie od Niego, tak? I da wam to, co weźmie ode mnie, ale to, co weźmie ode mnie, jest i tak mojego Ojca. Więc widzimy pełne działanie tutaj, prawda? Jak może Duch Święty wziąć coś od Chrystusa, co Chrystus ma od Boga i przekazać to nam? Dlaczego nie mówi, że pośle tutaj moc moją, którą mam od Ojca, tylko mówi, że Duch Święty weźmie ode mnie, tak jak ja wziąłem od Ojca, prawda? Cały czas mówimy o osobie, cały czas mówimy w trybie i formie osobowej. Więc Duch Święty opisany przez Chrystusa jako Jego następca, został opisany właśnie jako Jego następca, jako ktoś, a nie coś po Nim, jako parakletos, ten właśnie to słowo greckie, czyli pomocnik, pocieszyciel, wspomożyciel, można powiedzieć nawet adwokat, bo się stawia również za nami. Więc możemy powiedzieć nawet, że Duch Święty jest kolejnym parakletosem, drugim pocieszycielem, wspomożycielem, a pierwszym był Jezus Chrystus, prawda? Robił to, co Chrystus, ale powiedzmy, Chrystus przyszedł w ciele, a znowu po mnie przyjdzie parakletos, pocieszyciel, który was tak samo będzie nauczał i wszystko przypomni, co ja mówiłem, ale nie przyjdzie w ciele. Ale to nie znaczy, że nie będzie z wami aż do zakończenia czasu, aż ja przyjdę. To obiecał Jezus Chrystus. Książka może nam przypomnieć coś, książka nas jednak nie przebada, nie przypomni czegoś, o czym zapomnieliśmy. Jednak działanie Ducha Świętego jest wręcz odwrotnie. Jest to żywy Bóg, który objawia się w żywy sposób, który działa w nas w żywy sposób. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 26 werset. Kiedy przyjdzie obrońca, czyli adwokat, pocieszyciel, parakletos, którego wam pośle od Ojca, Duch Prawdy, który pochodzi od Ojca, da o mnie świadectwo. Powiedzcie, jak? Kim jest ten, kto daje świadectwo? To jest tak jak w sądzie, tak? Jest świadek jakiegoś wydarzenia. Duch Święty ma dać o Chrystusie świadectwo. Jak bezosobowa siła może świadczyć o Jezusie Chrystusie? Warto się znowu zastanowić nad formą osobową opisaną w Biblii Ducha Świętego. A więc, żeby być świadkiem, znowu trzeba mieć świadomość tego, o czym świadczę. W ogóle no, trzeba być osobą, tak? Mieć swobodę działania w tym, w czym świadczę. Brać odpowiedzialność za to, co robię, w jaki sposób świadczę, co robię, tak? Odpowiedzialność za tym, o to, o czym się świadczy, albo mieć takie zadanie właśnie jako świadek. Bezosobowa siła nie może tego zrobić. Jest bez sensu, by powiedzieć, że Duch Święty będzie świadkiem, skoro to jest tylko energia. Trzeba powiedzieć, że Bóg będzie swoją mocą, swoją siłą o mnie świadczył. Ale Chrystus wciąż mówi o Duchu Świętym, czymś odrębnym, czymś osobnym, co zostanie posłane do Ojca, ale jest też moje i przeze mnie i będzie świadczyć o mnie. Czy to rozumiemy? Piękno tych wszystkich biblijnych określeń dotyczących Ducha Świętego. Ewangelia Jana, 16 rozdział, wersety 8 i 14. A kiedy On przyjdzie, znowu Duch Święty przekona, kolejne osobowe wyrażenie, kiedy On przyjdzie, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Werset 14. On mnie uwielbi,
Czy siła może uwielbić Pana Jezusa Chrystusa? On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi. Jak Duch Święty, jeżeli jest tylko energią Boga Ojca, a w tym Chrystusa, może jeszcze wziąć coś od Chrystusa i uwielbić Chrystusa i wam to oznajmić? Kto tak robi? Jeżeli ja jestem posłańcem, świadkiem, adwokatem, to idę do tej osoby, która mi coś daje, a ta osoba dostała to od swego ojca, ja z tym czymś idę do ludzi i świadczę, uwielbiam tego, który mi to dał, świadczę o nim, przypominam, nauczam. Czyż tak nie wygląda Duch Święty? Czyż tak nie opisuje Ducha Świętego Biblia? No właśnie, Duch Święty przekonuje o grzechu, a więc jak możesz przekonać? Wtedy ty słuchasz i mówisz, tak? W ten sposób rozumujesz, a więc możesz przekonać kogoś o grzechu, bo masz świadomość o tym, czym jest grzech i masz świadomość, jak nauczać, by ludziom pokazać, czym jest grzech, czym jest sprawiedliwość, czym jest sąd. I to słowo znowu tutaj użyte jako przekonywać w grece oznacza czynność, której przekonując upewnia się, ta osoba, która przekonuje, upewnia się, czy zostało to dobrze zrozumiane. No świetne słowo, naprawdę. Przekonywać w taki sposób, że ja stoję i mówię do ciebie, czy to zrozumiałeś? To słuchaj jeszcze raz. To i tamto. Rozumiesz teraz? No widzę, że jeszcze nie rozumiesz po twoich oczach. To jeszcze raz. To jest przekonywanie. Prawda? Ta osoba, która przekonuje, upewnia się, że zostało to dobrze i odpowiednio zrozumiane. I tak długo przekonuje, aż ktoś zrozumie. Przekonywać może tylko osoba, nie energia, nie fala uderzeniowa energii. Kolejna rzecz. Czy Duch Święty w jakikolwiek sposób decyduje? Zobaczmy. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, wersety od 2 do 4. Gdy pełnili służbę pańską, powiedział Duch Święty. Zobaczmy, Duch Święty mówi. Nie czytamy tutaj, że Bóg Ojciec powiedział, Pan Jezus Chrystus powiedział. Czytamy tutaj, gdy pełnili służbę pańską, powiedział Duch Święty. Wyznaczcie mi Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po modlitwie, poście oraz nałożeniu rąk odesłali ich. Ci więc wysłani przez kogo? Przez Ducha Świętego udali się do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. Zastanówcie się nad tymi słowami. Duch Święty mówi, wyznaczcie mi Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem, i ci wysłani przez Ducha Świętego. Wyznaczcie mi, mówi Duch Święty. Czy czytasz tutaj, Ojciec powiedział, wyznaczcie mi, Pan Jezus Chrystus, do którego przecież zbór należy i wszyscy należący do Niego. Pan powiedział, wyznaczcie mi. Nie, czytamy tutaj o Duchu Świętym, który miał przyjść, który miał w pełni działać, w pełni świadomy tutaj na ziemi po odejściu Pana Jezusa Chrystusa. Czy to rozumiemy? Czy to rozumiemy? Duch Święty mówi i decyduje, świadomie działa i mówi, wyznaczcie mi tego, a tamtego. Tak? Duch wysłał. Było to dzieło Ducha Świętego. On powołuje do czegoś. Wyznaczcie mi tego i tamtego po imieniu. I jak czytamy, zostali wysłani przez Ducha Świętego. Nie bezpośrednio Boga Ojca, nie bezpośrednio przez Jezusa Chrystusa. Jest to tak samo, jak Jezus Chrystus, gdy był na ziemi. Wszystko, i to podkreślał, wszystko co mówił, mówił jest od Ojca. Mówi, to nie jest moje, co ja wam mówię. To nie jest moje. Gdy ktoś się go zapytał, chyba Filip, Panie, pokaż nam Ojca. Powiedział, jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Tyle z wami przebywa, a jeszcze mnie nie poznaliście? Tak? I tutaj znowu Chrystus odchodzi, przychodzi Duch Święty i działa tak jak Chrystus, który mówił, że nie działa sam od siebie, ale działa tak jak Bóg. Tak? Przychodzi Duch Święty.
który znowu działa w pełni zaufaniu, w pełni imieniu Boga Ojca i Jezusa Chrystusa. Sam decyduje, dlatego że jest częścią i Ojca, i Chrystusa. Można powiedzieć na sposób ludzki, ma pełne zaufanie zarówno Ojca, jak i Syna. Tak samo jak Syn miał pełne zaufanie swojego Ojca. I Syn to podkreślał na każdym kroku, będąc tutaj na ziemi. Nie mówimy więc o żadnej energii. Mówimy o kimś, kto działa w imieniu zarówno Ojca, jak i Syna. Czy się z tym zgodzimy? Dzieje apostolskie, 16 rozdział, wersety 6 i 7. Przeszli przez Frygię i Galację, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić nauki w Azji. Nie Bóg Ojciec, nie Pan Jezus Chrystus, ale Duch Święty zabronił, ten, który przyszedł, pozostał aż do dzisiaj. Duch Święty zabronił im głosić nauki w Azji. Gdy skierowali się ku Myzji, próbowali wyruszyć do Bitynii, ale znowu nie pozwalał im Duch Jezusa. Tak? Duch Święty zabronił głosić. Werset 9 nawet mówi coś takiego, że tylko zabraniał, ale dalej działał, mówiąc, co mają zrobić. Już w 9 wersecie czytamy, w nocy miał Paweł widzenie, stanął przed nim jakiś Macedończyk i zapraszając go powiedział, przyjdź do Macedonii i pomóż nam. W jaki sposób miał widzenie Paweł? No tylko przez Ducha Świętego, a więc zatrzymał ich, nie pozwolił im iść do Azji, ale dał im widzenie Duch Święty, a więc dał swoją wolę, pokazał, co mają robić, gdzie pójść, idźcie do Macedonii i pomóżcie Macedończykom. Prawda? A więc znowu widzimy działanie świadome, decydowanie, powstrzymywanie, jeżeli trzeba, i świadome, osobiste, osobne działanie ku chwale oczywiście Boga Ojca, Jezusa Chrystusa w pełni. Rzymian 8 rozdział. Wersety 26 i 27. W ten sam sposób Duch wspiera nas w naszej słabości. Nie wiemy bowiem o co i w jaki sposób mamy się modlić, dlatego sam Duch wstawia się za nami przez niewyrażalne błagania, bo ten, który doskonale zna wnętrze człowieka, czyli Duch Święty zna doskonale wnętrze człowieka, czyli Duch jako energia, jako prąd, jako fala energetyczna, może znać twoje wnętrze, może cię wspierać w twojej słabości, może wstawić się za nami. Bezosobowa siła, kto się wstawia, kto to wszystko robi, jeżeli nie osobowy tryb, bo ten, który doskonale zna wnętrze człowieka, wie, jakie jest pragnienie ducha. Duch przecież zgodnie z wolą Bożą stawia się za świętymi. Zastanówmy się nad tymi słowami. Duch dopomaga w naszej słabości. Ojciec wie, o co chodzi duchowi, tak? Bo duch o tym przekazuje, się za nami wstawia. On jak gdyby przenika nasze wnętrze, wie, o co chodzi, co jest w naszym wnętrzu. Tak, zna nasz zamysł. Więc widzimy osobne dwie osoby Boże. Zarówno Ojca, jak ktoś, kto się wstawia za nami do Ojca, a więc Ducha Świętego. Jak sobie powiedzieliśmy, Duch Święty nie jest niczym innym. Jest bezpośrednio od Boga i jest Bogiem, tak jak Jezus Chrystus. W tym samym zakresie, w tej samej pełni, w tej samej równości. 1 Koryntian, 2 rozdział. 1 Koryntian, 2 rozdział, wersety 10 i 11. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. No i teraz, Duch bowiem wszystko przenika, nawet głębie samego Boga. Czyli innymi słowami, Duch Święty, jedynie Duch Święty zna same wnętrze Boga, bo Go przenika. Jak energia, która by tylko przenikała Boga, prąd, elektryczność, mogła znać Boga, jeżeli byłaby bezosobowa, bez świadomości. A tak czytamy, jeszcze raz, Duch bowiem wszystko przenika, nawet głębie samego Boga. Tylko Duch Święty przenika głębie samego Boga. W ogóle zbadać
określić to, co się tutaj dzieje, jest no, fantastyczne. Dla mnie to jest w ogóle, ciarki zawsze przechodzą mi, jak czytam to wyrażenie. 11. werset. Kto spośród ludzi wie, co jest w człowieku, jeśli nie duch człowieka, który w nim jest? Podobnie i tego, co w Bogu jest, nikt nie zna oprócz Ducha Bożego. Zobaczmy. Jedynie Duch Boży wie, co jest we wnętrzu samego Boga, bo go przenika, a wie tylko dlatego, że ma świadomość. Gdyby nie miał świadomości, byłby bezosobową siłą, mocą, nie miałby pojęcia, gdzie jest i co robi. Czy się z tym zgodzisz? A tutaj czytamy o kimś, kto ma świadomość, przenikając Najwyższego. Czyż nie jest to oczywiste? 1 Koryntian, 12 rozdział. Wersety od 7 do 11. Duch objawia się każdemu dla wspólnego dobra. Jednemu udziela daru wyrażania słowem mądrości, drugiemu wyrażania słowem wiedzy, innemu, czytamy cały czas o Duchu Świętym, zobaczcie i zwróćcie uwagę na te określenia, innemu udziela daru wiary, jeszcze innym ten sam Duch udziela daru uzdrawiania, a innemu dokonywania niezwykłych dzieł, a jeszcze innemu daru przemawiania z natchnienia Bożego i rozpoznawania duchów, modlenia się w różnych językach i tłumaczenia ich. No i teraz ten ważny werset. Wszystkie te dary są dziełem jednego i tego samego ducha, który je rozdziela tak, jak chce. Kto decyduje o darach ducha? O tym, kto ma uzdrawiać, o tym, kto ma prorokować, o tym, kto ma nauczać. Jaki kto dar otrzymuje? Kto decyduje? Bóg Ojciec? 11. werset. Wszystkie te dary są dziełem jednego i tego samego ducha, który je rozdziela tak, jak chce. Chcieć to być. Ktoś, kogo nie ma jako osobę, nie będzie sam decydował, komu co dać i rozdzielić tak, jak on chce. Bo tego, by coś chcieć, trzeba mieć świadomość. Trzeba być kimś, by czegoś chcieć. Czy się z tym zgodzimy? A więc jakie masz wyobrażenie teraz o Duchu Świętym po przeczytaniu tych wersetów? Czy czytamy tu o bezosobowej energii, o rzeczywiście fali, o prądzie? Coś, co absolutnie nie ma świadomości, nie istnieje, jest jedynie mocą, siłą. Czy te wszystkie wersety, które tutaj sobie przytoczyliśmy, nauczają o Duchu Świętym jako bezosobowej sile? Zastanówmy się nad tym. Czy naucza to o fali mocy, prądzie, czy o żywej, świadomej istocie, osobie, Bogu? Bardzo ciekawe słowa. Teraz cały czas mi się tutaj psuje ostrość. Objawienie 22 rozdział, 17 werset. Bardzo, bardzo ciekawe słowo. Pamiętajmy cały czas, że Duch Święty jest dzisiaj z nami. Jest na ziemi tak samo jak Jezus Chrystus, tylko nie w formie cielesnej, ale jest z nami. Czy się z tym zgodzisz? Jezus dał nam taką obietnicę, że Duch przyjdzie, jak czytaliśmy, jako pocieszyciel, będzie się wstawiał za nami i pozostanie z nami aż do przyjścia Chrystusa. I teraz w objawieniu 22 rozdziale, a 17 wersecie czytamy tak, zwróć uwagę na to. A Duch, czyli Duch Święty, tak? A Duch i oblubienica, czyli Kościół Chrystusa, my wszyscy narodzeni, odrodzeni mocą Ducha, a Duch i oblubienica mówią: przyjdź. A kto słyszy, niech powie: przyjdź. I kto spragniony, niech przyjdzie. Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Zobaczmy, nie tylko my mówimy: przyjdź, Panie Jezusie, ale i Duch Święty. Czy znowu energia, prąd bezosobowego, cokolwiek może mówić: przyjdź, Panie Jezu. Jeżeli masz wątpliwości co do osobowości Ducha Świętego, to zachęcam do tego, byś przeczytał całą Biblię, wypisał sobie wszystkie wersety, gdzie jest mowa o Duchu Świętym i się z nimi zmierz.
prostu z tymi wszystkimi opisami Ducha Świętego się zmierz. Zdejmij swoje okulary, tak jak powiedziałem, obojętnie co cię nauczono, zrób sobie takie studium, zajmie ci to dużo czasu, ale w pożytecznej oczywiście wniosku. No i zmierz się z tymi wszystkimi wersetami, zobacz, jak został tam opisany Duch Święty. Nie chodzi więc po tej analizie biblijnej o tyle, czy o to, czy Duch Święty jest osobą, ale praktycznie o to, jaką jest osobą. A jest niezmiennym Bogiem, jest tym, który tak samo jak Bóg Ojciec, tak samo jak Syn Jezus Chrystus, i tak samo Duch Święty nie miał początku, był w wieczności z Ojcem. Jest kimś, kto działa i tak sobie już wyjaśniliśmy tutaj w tym temacie wielokrotnie, jako świadomy Bóg. Jeżeli masz wątpliwości, że rzeczywiście Duch Święty, jeżeli już nazwiesz go osobowo, ale masz wątpliwości co do tego, czy on jest Bogiem, a pomyślisz sobie, że jest jakimś stworzonym duchem, który działa dla Boga i Chrystusa, no to znowu trzeba powiedzieć nie, dlatego że przed stworzeniem czegokolwiek, a sobie na początku wyjaśniliśmy, w wieczności istniał zarówno Ojciec i Syn i Duch Święty. Czytamy, że na początku Duch Święty unosił się. Duch Święty był zawsze z Ojcem i w Ojcu, tak samo jak i Jezus Chrystus. Dopiero wszystko inne zostało stworzone przez Jezusa Chrystusa. Dlatego Duch Święty nie jest żadnym stworzeniem, nie jest czymś, co Bóg stworzył, co działa jako osoba czy istota dla dobra Boga Ojca i Chrystusa w ich imieniu, ale nie jest Bogiem. Absolutnie nie. Dlatego chociażby przez to, co powiedziałem, wszystko zostało stworzone przez Jezusa Chrystusa, a przed tym istniał Duch Święty w nieskończoności, w wieczności, w której jest zarówno Ojciec, Syn i Duch Święty. No ale teraz ktoś może powiedzieć, ale jak ktoś może być napełniony Duchem Świętym? Jeżeli jest coś takiego, Duch Święty jako osoba. Duch mieszka, trzeba sobie powiedzieć, w każdym z odrodzonych braci Chrystusa. Trzeba też powiedzieć, że Duch przez Ducha Świętego Maria poczęła Jezusa Chrystusa. Duch Święty działa więc wielowarstwowo, co nie oznacza, że nie jest jedną osobą. Bóg jest wszędzie, jak wiemy, ale jest też tylko w jednym miejscu, jeżeli chodzi o Boga Ojca, prawda? Bóg jest wszędzie i w każdym odrodzonym przez swojego Świętego Ducha, który jest Jego częścią, dlatego też jesteśmy zrodzeni z nasienia Boga. A Bóg Ojciec, Syn Jezus Chrystus oraz Duch Święty to ten sam Bóg, chociaż w trzech odsłonach, w zależności od działania i tego, jak chce działać. Bóg Ojciec może być w tym momencie Bogiem Ojcem, w tym momencie może być Synem Jezusem Chrystusem, a w tym momencie może być Duchem Świętym. Tak działa Bóg i z tego składa się Bóg i tak w Piśmie Świętym objawił nam to Bóg. Przeczytamy sobie kilka teraz wersetów ze Starego Testamentu. Ciekawe takie też określenia, które uosabiają właśnie Ducha Świętego. Byśmy zobaczyli, że również Stary Testament tak samo przedstawia Ducha Świętego. Ezechiela na początku, 37 rozdział. Ezechiela 37 rozdział, przeczytamy sobie 10 wersetów, od 1 do 10. Ręka Jahwe spoczęła na mnie. Jahwe wyprowadził mnie w duchu i postawił mnie w środku równiny. Ona zaś była pełna kości. Oprowadził mnie obok nich wszędzie dookoła. Oto było ich bardzo wiele na obszarze doliny i były bardzo suche. Mamy tutaj proroczo zapowiedziane powstanie znowu narodu izraelskiego. Zapytał więc: Synu człowieczy, czy te kości mogą ożyć? Odpowiedziałem: Panie mój Jahwe, Ty wiesz. Rozkazał mi tedy: prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz im: kości wyschłe, słuchajcie słowa Jahwe. Tak mówi Pan Jahwe: tym oto kościom, oto ja sprawię, że wstąpi w was duch i ożyjecie.
Nałożę na was ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem. Oblokę was w skórę i tchnę w was ducha życia. Ożyjecie i poznacie, że ja jestem Jahwe. Zacząłem tedy prorokować tak, jak mi zostało polecone. I powstał szum, gdy prorokowałem. Oto stało się poruszenie, kości zbliżyły się, kość do kości. Widziałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna. Wyrosło ciało i skóra je powlekła z wierzchu, ale nie było w nich ducha. No i teraz zwróćcie uwagę na te słowa w odniesieniu do Ducha Świętego. I polecił mi, czyli Jahwe, Bóg Ojciec, polecił prorokowi tutaj. Prorokuj do ducha. Prorokuj, synu człowieczy, i powiedz duchowi, tak mówi Pan Jahwe, przybądź duchu z czterech wiatrów i tchnij na tych pomordowanych, aby ożyli. Prorokowałem tedy tak, jak mi polecił, i wstąpił w nie duch i ożyły. Stanęły na swoich nogach jak bardzo, bardzo wielkie wojsko. Bóg Jahwe nakazuje tutaj prorokom, by prorokował do ducha, by mówił, by powiedział do ducha, przybądź duchu z czterech wiatrów. Wtedy przyszedł, wstąpił w nie duch i ożyły. Skoro rozmawia z Bogiem Jahwe, Bóg Jahwe mówi mu, mów, prorokuj do ducha, przywołaj go inaczej. O czym to świadczy, jak nie o osobowości Ducha Świętego. 1 Samuela, 19 rozdział. Pierwsza Samuela, 19 rozdział, wersety od 20 do 24. No właśnie, to jest w ogóle świetny tutaj fragment, jak przygotowałem, naprawdę lubię ten fragment, bo pokazuje tutaj, jak działa duch. Zobaczmy, Samuela, 19 rozdział, 20 do 24. Była sytuacja, gdy rzeczywiście Saul już sprzeniewierzył się Bogu i wysłał po prostu swoich sług z zamiarem zabicia Dawida. Czytamy tak, wysłał więc Saul posłańców, by schwytali Dawida. Lecz skoro zobaczyli oni gromadę proroków, którzy właśnie prorokowali pod wpływem Ducha Świętego i Samuela stojącego na ich czele, Duch Boży udzielił się posłańcom Saula i oni również zaczęli prorokować. Gdy o tym doniesiono Saulowi, wysłał innych posłańców, lecz również i oni prorokowali. Saul znowu wysłał po raz trzeci, a więc dwa razy się to zdarzyło, wysłał dwa razy ludzi, którzy szli z zamiarem pojmania Dawida i po raz drugi, pierwszy, duch wpłynął na nich tak, że zaczęli prorokować, po raz drugi znowu zaczęli prorokować. No i teraz po raz trzeci czytamy, Saul znowu wysłał po raz trzeci posłańców, ale i ci prorokowali. Wtedy Saul udał się już sam po prostu, bo już nie wiedział, co dalej zrobić, to Saul udał się już osobiście do Rama. Przyszedł do wielkiej cysterny koło Seku i zapytał, gdzie Samuel i Dawid? Odpowiedziano, są w Najot w Rama. Poszedł więc tam do Najot w Rama, lecz i jemu również udzielił się Duch Boży. Szedł więc i prorokował, aż doszedł do Najot w Rama. Tam zdjąwszy także swe szaty, prorokował i on przed Samuelem, leżąc nagi na ziemi cały dzień i całą noc. Dlatego zwykło się mówić, czy Saul także jest pomiędzy prorokami. Zobaczcie, no to jest świetna rzecz. Przychodzą ludzie, by pojmać Dawida, aby doszło potem praktycznie do zabicia Dawida przez Saula. A duch po prostu powoduje tak, że trzy razy ci posłańcy przychodzą i zaczynają prorokować. Przychodzi sam Saul, zaczyna prorokować, leży nago cały dzień i noc, prorokując. To jest działanie Ducha Świętego. Powiesz, no dobrze, no ale to przecież Bóg tak wpłynął swoim duchem. To teraz przypominam ci te słowa, które czytaliśmy z Nowego Testamentu, że to duch sam decyduje o tym i daje komu jak. Nie bezpośrednio duch, Bóg Jahwe, ale Duch Święty, posłany, decyduje o tym, co się ma dziać. I tutaj, o czym czytamy, było to, że prorokowali, było decyzją Ducha Świętego i działania świadomego
Ducha Świętego. Dlaczego nazywamy Ducha w ogóle świętym? Możemy się też nad tym zastanowić. Duch Święty, pomimo działania na wielu, czy w wielu jednocześnie, poza tym wykonując wiele innych wciąż czynności, wciąż jest tylko jeden. Prawda? Może być wylanie Ducha Świętego na setki osób, może działać na setki osób, może równocześnie robić coś we wszechświecie, a wciąż jest jeden. Czy widzimy tutaj aluzję do biblijnych wypowiedzi, że Bóg jest jeden? Pomimo, że mamy Ojca i Syna i Ducha Świętego, Bóg jest jeden. Bóg działa w sposób wszechobecny. Działa zarówno poprzez swoją istotę jako Ojca, kiedy chce, działa jako Syn. I dzisiaj cała władza jest oddana Synowi i to Syn będzie sądził, ale wciąż sądzi to Bóg, dlatego że Jezus jest Bogiem, prawda? A z nami dzisiaj pozostaje Bóg jako Duch Święty, jako następca, jako parakletos, którego przyrzekł nam sam Jezus Chrystus. To, że Duch jest święty, oznacza, że jako Bóg jedynie jest dobry. Pamiętacie te słowa, kiedy Jezus powiedział: nie nazywajcie mnie dobrym, bo tylko jeden jest dobry, mój Ojciec w niebie? Jezus jako człowiek, wiemy, że ograbił się z boskości. Czytamy o tym w liście do Kolosan, tak? Ograbił się z boskości. Nie miał więc czelności nazywać siebie dobrym jako Bóg, bo wciąż jako ciało mógł zgrzeszyć. Czy sobie to uświadamiamy? A więc Duch Święty oznacza, że jako Bóg jedynie jest dobry, tak samo jak Ojciec, całkowicie w sensie etycznym czy też moralnym. Duch nie może uczynić nic złego. Jest dobry i tylko dobry. Ze względu na to właśnie, że jest dobry, jest taki sam jak Ojciec, taki sam jak Syn, nie może się mieszać z niczym złym, ani czymś, co jest nawet podejrzane o zło. Jest całkowicie oddzielony od wszystkiego, co nie jest dobre, co jest grzeszne i nie może się zmieszać z grzechem, z niczym takim. Dlatego jest nazwany Duchem Świętym. Jest oddzielonym dla Boga, oddzielonym Bogiem od grzechu. Bóg, Jahwe, Ojciec, zarówno tak samo Syn, jak i Duch, nie może się zmieszać z grzechem. Jak wiemy, Jezus Chrystus stał się dla nas grzechem, chociaż grzechu nie popełnił. Czy to rozumiemy? On nigdy w sposób żaden nie zmieszał się z grzechem, chociaż stał się dla nas, czy za nas grzechem i to zostało zabite na krzyżu. Czy sobie to, tą różnicę uświadamiamy? Święty w Biblii oznacza właśnie oddzielony dla Boga. Jest to tylko tytuł boski, całkowicie poza grzechem. Dlatego Biblia, mówiąc o Bogu, nazywa Go trzykrotnie świętym. Znamy to, prawda? Ojciec, Syn i Duch Święty. A więc święty, święty, święty. Prawda? A nie na przykład dwukrotnie święty. A więc Ojciec i Syn, święty, święty. Ale mamy Ojciec, Syn i Duch Święty. Trzykrotna świętość, absolutna. Że Duch rzeczywiście jest święty, to czytamy to chociażby w psalmach. Zobaczmy 143 z psalm. A werset 10. Naucz mnie pełnić Twoją wolę, bowiem Ty jesteś Bogiem moim. Niechaj dobry, a więc tutaj o tym przepraszam, że Duch jest dobry, tak samo jak i Ojciec. Niechaj dobry Twój Duch mnie prowadzi po ziemi równej. I psalm 51, o tym teraz, że Duch jest święty. 51 psalm, a werset 13. Nie odrzucaj mnie sprzed oblicza Twego i nie odbieraj mi Twego świętego Ducha. Więc Duch Święty nie może być niczym zbrukany, nie bruka się, nie może uczynić czegoś złego. Jeżeli nam gdzieś w Starym Testamencie czytasz, że
odszedł od niego Duch Święty, bo przestał postępować właściwie i przyszedł do niego zły duch, to ten zły duch wynikał jedynie z jego ducha ludzkiego. Duch Święty nie może w żaden sposób wpływać źle, czynić zło, czy zmieszać się ze złem, być raz dobry, a raz zły. Duch Święty na koniec to nie jest Ojciec Jahwe, albo Syn Jezus Chrystus, ale ma tą samą charakterystykę co Ojciec i Syn i jest tak samo święty i oddzielony od wszelkiego stworzenia, tego nie jest żadnym stworzeniem, włącznie z aniołami, którzy, jak wiemy, mogą zgrzeszyć i stać się przeciwnikami Boga, czyli demonami. I chociaż Duch nie jest Ojcem, ani nie jest Synem, a Ojciec nie jest Synem, ani Duchem, a Syn nie jest Ojcem, ani Duchem, to wciąż mówimy o jednym, tym samym Bogu. Inna rzecz, mówimy o Duchu Świętym, że jest święty, a przecież Biblia nazywa, że tylko Bóg, Jahwe, jest święty. Widzimy więc w tym jedność jednego Boga. No właśnie, zobaczmy sobie jeszcze Izajasza, już końcowe wersety, 6 rozdział, 3 werset. I wołał jeden do drugiego, właśnie to określenia trzykroć święty, więc dotyczy to zarówno Ojca, nie bez przypadku trzykrotnie, bo dotyczy to zarówno Ojca, Syna, jak i Ducha Świętego. I wołał jeden do drugiego, święty, 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 Pan Jahwe zastępów, ziemia cała pełna jest chwały Jego. Chociaż mówi tutaj się do Jahwe zastępów, to trzykrotność święty, 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 wiemy, że odnosi się zarówno do Ojca, jak i Syna, i Ducha Świętego. Nie trzeba za każdym razem wymieniać całej Trójki. My mówimy o Bogu Jahwe. Wiemy, że dotyczy to zarówno Ojca, jak i Syna, i Ducha Świętego. I tak samo objawienie, trzykrotność święty, święty, święty. Objawienie 4:8. I cztery zwierzęta, każde z nich ma po 6 skrzydeł, dookoła i wewnątrz są pełne oczu. I nie mają spoczynku, mówiąc dniem i nocą, święty, 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 Pan Bóg, władca wszechrzeczy, który był, który jest i który przychodzi. Prawda? Więc zarówno, że mamy określenia, że tylko Jahwe jest święty, to wiemy chociażby z nazwy, że Duch jest święty, jak i Pan nasz Jezus Chrystus jest święty, a wszyscy są jednym i tym samym Bogiem, którzy żyją w wieczności, nie mają początku ani końca. A teraz, czy wszystkie doniesienia biblijne, że Duch został wylany przez Boga na kogoś, dał mu mądrość, Bóg przez swego Ducha, takie określenia są, ludzie czy pisarze Biblii nie byli wręcz uniesieni mocą Ducha, czy to nie oznacza, że właśnie chodzi tutaj tylko o energię bezosobową? Jak na przykład tutaj w proroctwie o Jezusie, Izajasza, 11 rozdział, zobaczmy. Izajasza 11, rozdział 1, 2 werset. Gałązka z pnia Jessego wyrośnie, czyli jest tu mowa o Chrystusie. Latorość z jego korzenia zakwitnie i spocznie na nim duch Jahwe. Duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch umiejętności i bojaźni Jahwe. Można powiedzieć, no czyż nie jest tutaj mowa tylko właśnie o mocy Bożej, bezosobowej. Posłużę się, nie wiem czy jest stosowny przykład, ale czymś takim jak na przykład opętanie przez demona. Wiemy, że gdy demon kogoś opętuje, to do niego wchodził, całkowicie nim zawładnął. Z tym, że demon nie potrafi na przykład wpłynąć cieleśnie na wiele osób jednocześnie. Może zawładnąć na przykład jedną osobą, albo wiele demonów, tak jak czytamy o legionie demonów, które weszły w jednego człowieka. Bóg się w tym różni, że jako wszechmocny, wszechwładny, może niejako wejść tak samo w wiele osób jednocześnie i poza tym być jeszcze jedną osobą odrębną, jeszcze stwarzać, czynić cokolwiek innego. Tą właściwość ma tylko sam Bóg. I oczywiście, jeżeli mówimy o wylaniu Ducha Świętego, to wiemy o tym, że chodzi tutaj zarówno o Syna,
Ojca, jak i Ducha Świętego. Nie ma to jednak żadnego związku z tym, że mówimy tutaj o wylaniu jakiejś bezosobowej energii, bo on został wylany na przykład na wiele, szereg, setek uczni. Wciąż jest to jedna osoba, jeden duch, jak czytaliśmy, jest tylko duch, jest jeden, ale potrafi robić to w sposób bardzo szeroki, dlatego że jest Bogiem Wszechmocnym. Mam tutaj jeszcze dwa wersety. Zobaczmy sobie Izajasza 44, rozdział 6, werset. Właśnie, chciałem króciutko jeszcze jak gdyby zwrócić uwagę na boskość Chrystusa. Nie wiem nawet dlaczego to zapisałem, ale myślę, że ma to sens, bo jak analizujemy boskość Ducha Świętego, to gdzieś tam warto przypomnieć o boskości Chrystusa. 44 rozdział Izajasza, 6 werset. Zobaczmy, że te same tytuły odnoszą się zarówno do Ojca, jak i Syna. Tak mówi Jahwe, Król Izraela, Jego Wybawca, Jahwe zastępów, ja jestem pierwszy i ja też ostatni, a poza mną nie ma żadnych bogów. Już wiem, dlaczego to sobie zapisałem. Tylko, że Bóg mówi, Jahwe, Bóg Ojciec, że poza Nim nie ma żadnych bogów, a ktoś może powiedzieć, wytworzycie Jezusa jako Boga, wytworzycie Ducha Świętego jako Boga. Zrozum jednak, że Bóg Jahwe i Syn, jak i Duch Święty, to jeden Bóg. Nie mamy trzech bogów. Gdy Bóg mówi, Król Izraela, Jego Wybawca, Jahwe zastępów, że ja jestem pierwszy, ja też ostatni, a poza mną nie ma żadnych bogów, a później czytasz objawienie, pierwszy rozdział, wersety od 12 do 17, to zobacz, jak ci się to ułoży w bardzo prostą prawdę. Od 12. I obróciłem się, chcąc widzieć, co za głos do mnie mówił, a obróciwszy się, ujrzałem 7 złotych świeczników. I pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego. Tytuł Syna Człowieczego, oczywiście, jak wiemy, należy do Jezusa Chrystusa. Obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa jego i włosy białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognisty. Stopy jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos jego jak głos wielu wód. W prawej ręce miał 7 gwiazd i z jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry, a jego wygląd jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. No i teraz pamiętamy o tym, że Izajasza 44, 6, Bóg Jahwe, Bóg Ojciec mówi, że On jest pierwszy i ostatni. Jest to tytuł jedynie Boga. Mówi, że poza Nim nie ma innego Boga. Zobaczmy. Kiedym Go ujrzał, upadłem do Jego stóp jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc, przestań się lękać. Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Jakbyś miał wątpliwości, czy chodzi tu o Chrystusa, to mówi dalej. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. Jak porównasz to, że Bóg Ojciec, Bóg Jahwe mówi, że ja jestem, jedynie ja jestem pierwszy i ostatni. Poza mną nie ma bogów. A Chrystus mówi, to ja jestem pierwszy i ostatni, i żyjący. I byłem umarły, a żyję. Dlatego, że mówimy cały czas o jednym i tym samym Bogu. No właśnie, moi drodzy, myślę, że na tym zakończę tą pierwszą część. Było bardzo wiele wersetów, które są jedynie, tak jak powiedziałem na początku, wstępem do dalszych rozważań, które rozważę w drugiej części, ale dam sobie trochę przerwy na to. Powiadomię Was, kiedy będzie miał miejsce ten live. Na pewno będą jakieś pomiędzy tam drobne live'y. Ale żeby jak rozbudzić Wasz jak gdyby oczekiwanie na to, o czym będziemy mówić, zobaczcie do objawienia pierwszy rozdział, a werset 4. I w ogóle znowu mamy tutaj w pozdrowieniu, które przekazuje Jan, wskazówkę i prawdę na ten temat, że Bogiem jest zarówno Ojciec, jak i Syn, i Duch Święty, i zawsze działają razem. Zobaczmy, Jana, pierwszy rozdział, 4 werset. Jan do 7 kościołów, które są w Azji, łaska wam i pokój, i teraz od kogo? Od tego, który jest, który był, który przychodzi, czyli Ojciec, i od 7 duchów, które są przed tronem, tutaj sobie wyjaśnimy, bo ostatnio ktoś podjął w ogóle taki temat na Facebooku i dałem mu odpowiedź, że jest to Duch Święty i właśnie tą kwestię zaawansowaną sobie wyjaśnimy.
że siedem duchów, które są przed tronem Bożym, to Duch Święty. Więc jeszcze raz, łaska wam i pokój od tego, który jest, który był, który przychodzi, czyli Bóg Ojciec, od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem, Duch Święty, i od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego umarłych i władcy królów ziemi. To pozdrowienie jest boskie, jest pozdrowieniem od Boga. I dowiemy się, wyjaśnimy sobie, dlaczego te siedem duchów tutaj to Duch Święty, wyjaśnimy sobie, dlaczego baranek ma siedem oczu, siedem rogów, wyjaśnimy sobie również, co oznacza siedmioramienny świecznik. Myślę, że są to bardzo ciekawe, głębokie tematy. Za dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli komukolwiek pomogłem, chwała Panu za to. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zapraszam na privie, najlepiej napisać, porozmawiać. I tak jak powiedziałem na początku, pamiętajcie, że we wszystkim ma udział i ma brać udział Duch Święty w każdym zrozumieniu kwestii, w tym również tak ważnej kwestii jak osobowość Ducha Świętego. Dlatego poruczam was Bogu, módlcie się o tą prawdę. Bądźcie zawsze zajęci czytaniem Biblii, zajęci oddaniem Panu Jezusa, Jezusowi Chrystusowi. Niech to oddanie będzie rzeczywistym oddaniem. Mamy żyć i poświęcić swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Jego przyjście jest bardzo bliskie i obyśmy się okazali rzeczywiście pełni ducha i oczekując jak panny, które były mądre z lampami i oliwą w swoich rękach. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę. Wiele dobrego i pozostańcie jak zawsze w łasce Pana naszego Jezusa Chrystusa.